Cześć, dzień dobry. Rozpoczynamy trzeci odcinek Vlogmas. Zaczynamy kolejny odcinek Vlogmas, kolejne grudniowe dni. Dzisiaj nagranie z poniedziałku 5 grudnia i z wtorku 6 grudnia. To wszystko właśnie dzisiaj przed Wami. Ja jestem na nogach już praktycznie od 6 rano, a w sumie to mogę nawet powiedzieć, że od 4, bo Filip zrobił nam, znaczy mnie, pobudkę, bo Artur spał dzisiaj z Julką. Zrobił mi pobudkę o 4, co chwilę się budził, już go karmiłam, przewijałam, później sama nie mogłam zasnąć, więc wiecie, to już taka nocka po prostu na straty, spisana. Ale dlatego też jestem od rana taka trochę nieogarnięta i trochę jeszcze nie wszystko do mnie dociera, bo z jednej strony jestem niewyspana, z drugiej strony jestem jeszcze przed prysznicem, ale to dlatego, że po pierwsze, jak widzieliście, w pokojach odsuwałam meble od okien, bo za... Liczę, że około pół godziny przyjdzie do mnie pani, która umyje mi w tym roku okna na święta. Tak, już teraz, 5 grudnia będziemy myć okna na święta. Jutro będzie druga część tego mycia okien, bo liczę, że dzisiaj umyłaby mi wszystkie okna na górze, jutro na dole. Robię to dlatego, ponieważ jest to pani, którą znam już od jakiegoś czasu, która uwielbia sprzątać w domu i jakby ja jej kompletnie nie wykorzystam do tego, żeby sprzątała za mnie cały dom, bo jednak no coś w tym domu też chciałabym zrobić, ale nienawidzę myć okien i boję się, że w związku z tym, że jesteśmy ostatnio wszyscy tacy, wiecie, pochorowani trochę, to mycie okien mnie po prostu zabije. I jakby... Gdy umawiałam się z tą panią na mycie okien, to zupełnie jakby nie przewidywałam faktu, że będziemy chorzy, ale jej pomoc, oczywiście za którą jej zapłacę, bo jakby nie robi tego za darmo, jakby za jej wykonaną pracę będzie miała zapłacone według swojego cennika. Natomiast ja gdy się z panią umawiałam, kompletnie nie wiedziałam, że będę się tak czuła, aczkolwiek podejrzewałam, że przez to, że będę myła w grudniu okna, no to gdzieś mogę się trochę przeziębić, co jakby... uwzględniałam w swoich planach, ale nie liczyłam, że będę miała być okna po tym, jak wszyscy byliśmy fatalnie pochorowani, więc jakby ta pani mi po prostu została zesłana z nieba i będę ją całować po rękach. No co, czasami trzeba sobie w życiu pomagać i stwierdziliśmy z moim mężem, że jakby akurat mycie okien to jest jedna z tych rzeczy, w których ktoś może nam pomóc. Bo ani ja, ani mój mąż jakby akurat tego obowiązku domowego nie lubimy robić, a że święta będą u nas, to dobrze by było, żeby te okna były czyste, aczkolwiek wiecie, do świąt jest jeszcze trochę czasu, więc jakby te okna będziemy jeszcze gdzieś tam same szyby, co najmniej tutaj od wewnątrz, będziemy jeszcze przemywać i w ogóle w tym ostatnim tygodniu przed świętami, więc jakby takiego jakby częściowego mycia okien nie unikniemy, ale jakby cieszę się, że będzie ktoś, kto po prostu mi z tym pomoże. Ale żeby nie było, pani będzie się zajmowała jednym, czyli myciem okien, a ja z drugiej strony, w związku z tym, że cały zeszły tydzień praktycznie zalegaliśmy tu na kanapie i leżeliśmy wszyscy nieprzytomni, no to uzbierało się po prostu cała masa bajzlu, więc jak widzicie jakieś przybitki i gdzieś jest coś w tle brudne, to niech Was to kompletnie nie dziwi, ale bajzel jest przeokropny i ja muszę się w tym tygodniu zebrać i zacząć to stopniowo ogarniać, bo wstyd i hańba po prostu nawet dla samej mnie, ale jakby czuję się usprawiedliwiona tym, że po prostu w zeszłym tygodniu nie byliśmy w stanie funkcjonować, no i to wygląda jak wygląda, bo nawet jak się leży i nic nie robi, to wszystko się i tak dookoła brudzi. I żeby Was nie zdziwił fakt, że nasz kot je śniadania, znaczy w ogóle je swoje żarcie z miski na stole. Bo jakby to wiele osób dziwi,
Ale prawda jest taka, że my nie mamy gdzie kota karmić indziej, tylko na stole, bo gdy miski stoją gdzieś na podłodze albo gdzieś w zasięgu małych rączek, to niestety Filip to wszystko ściąga i jakby próbuje skonsumować kocią karmę. U teściów, gdy mieszkaliśmy z Julką, było o tyle łatwiej, że jakby Julka była zamknięta w naszym salonie i tam była bramka. I wszystko, co należało do kota, czy to kuweta, czy właśnie kocie żarcie, wszystko stało jakby poza zasięgiem jej rączek. A gdy ona stamtąd wychodziła, to my byliśmy cały czas przy niej na bieżąco, bo najczęściej wychodziła właśnie do kuchni, albo szliśmy do sypialki, żeby już ją położyć spać i jakby to było ok, dawaliśmy sobie z tym radę. Natomiast teraz, gdy tutaj na dole mamy tak przeogromną przestrzeń, a ja mam na głowie dwójkę dzieci i całą masę obowiązków, to nie zawsze jestem w stanie Filipa przypilnować, żeby do tej kociej karmy nie podchodził. Zresztą on jest tak malutki, że on jeszcze nie rozumie, gdy mówię mu: nie, Filip, nie ruszaj, bo to jest kota. I jakby no nie chciałabym, żeby on tej kociej karmy próbował, chociaż zaszkodzić mu nie powinna, jednak no wiecie, no nie chciałabym, po prostu bym nie chciała. Dodatkowo zmieniłam sobie już tak minimalnie wystrój, ale to tak dosłownie minimalnie, to są takie malutkie akcenty, jak sami widzieliście, świeczka zapachowa. Najczęściej, w ogóle rzadko mi się to zdarza, ale jak już mam jakąś świeczkę, jak już ją raz odpalę, to najczęściej nie zmieniam jej, póki tej konkretnej jednej nie wypalę. I tak mam często ze wszystkim. Z książkami tak mam, że póki jednej konkretnej książki nie skończę czytać, to nie wezmę się za drugą. No i w tym przypadku mam też tak ze świeczkami, że póki tej jednej, którą zaczęłam palić, nie wypalę, to nie zabiorę się za drugą. Ale stwierdziłam, że ta jesienna, którą miałam na stole z Pepko bodajże, no jest na tyle duża, że ja ją będę palić jeszcze chyba przez kolejnych kilka miesięcy, a jakby święta są już zaraz, niedługo, a mam chyba dwie albo trzy świąteczne świeczki, to chciałabym chociaż jedną z nich zapalić, żeby ten nastrój w domu był taki bardziej świąteczny, a nie przez pół roku palić świeczkę jesienną. I wyjątkowo pod tym względem postanowiłam, że dobra, to tą jesienną świeczkę odkładam, zapalam tą świąteczną. I jeżeli chodzi jeszcze o takie świąteczne akcenty, to tutaj jak widzicie mamy dwie świąteczne poszewki na poduszki i tu jest trzecia świąteczna poszewka. Więc na ten moment bardzo minimalistycznie. Ja te poszewki i tak jeszcze przed samymi świętami chciałabym zmienić na czyste, na inne świąteczne, ale żeby to zrobić, to też muszę jechać na świąteczne zakupy, bo mam upatrzone w Home & You trzy poszewki, które chcę zdobyć właśnie tutaj na kanapę. A co więcej mi się uda kupić, to nie wiem, Artur mi obiecał wczoraj, czyli w niedzielę, że zniesie mi dekoracje świąteczne do domu, żebym wiedziała, co mam, a co jeszcze chciałabym kupić. Ale trochę nam się to nie udało, bo on był zmęczony, mnie w sumie już było wszystko jedno wczoraj. Więc obiecał, że jak dzisiaj wróci z pracy, skończy swój angielski, to mi to poznosi, żebym mogła jeszcze może w tym tygodniu wybrać się na jakieś zakupy. Więc mam nadzieję, że chociaż już zacznie się w tle coś świątecznego pojawiać, bo do ubierania choinki to jeszcze pewnie kupa czasu. Ale istotne też jest to, że czeka mnie dzisiaj dużo pracy takiej domowej i czeka mnie na pewno montowanie vloga, który mam nadzieję, że już oglądaliście tego poprzedniego, ten drugi odcinek Vlogmas. Aczkolwiek jest godzina już prawie 8 rano, ja tego vloga powinnam opublikować dzisiaj o 17, gdy ja to nagrywam, bo gdy wy to oglądacie, to mam nadzieję, że ten vlog już śmiga. Natomiast no muszę go zmontować i muszę to zrobić jak najszybciej, bo miałam to zrobić wczoraj, wiecie, już tak na bieżąco, żeby chociaż większość zmontować, ale obiecałam sobie, że skończę czytać książkę Natalii Sońskiej Otwórz się na miłość i słuchajcie, udało mi się, przeczytałam wczoraj 150 stron i zamknęłam tą historię. Za chwilę pójdę do półki i wybiorę kolejną świąteczną książkę właśnie od tej autorki, bo mam jeszcze dwie jej książki. I na pewno Wam o tej książce będę chciała opowiedzieć chociaż kilka słów i na pewno będę chciała Wam opowiedzieć jeszcze o jednej z przeczytanych przeze mnie książek w listopadzie, tak jak Wam opowiadałam, że będę chciała tak robić w tych vlogmasach w tym roku. Aczkolwiek najpierw chciałabym się wziąć za robotę i gdy starczy mi trochę czasu, żeby się do Was jeszcze odezwać i trochę Wam poopowiadać właśnie chociażby o tych książkach, to na pewno to zrobię, ale na razie muszę kończyć, bo dosłownie za chwilę mam nadzieję, że przyjedzie pani, z którą będę musiała też spędzić trochę czasu, wziąć się za swoją robotę i dopiero wtedy skupimy się na przyjemnościach, a mam dla Was jeszcze dzisiaj do otwarcia paczkę z Empiku.
Oczywiście z książkami, no bo z czym by innym. Ten moment, kiedy wkraczam do Was z tematem książkowym w końcu, bo okna na piętrze już wszystkie błyszczą. Ja tutaj ogarnęłam wszystko, ile tylko mogłam, aż się zmęczyłam i spociłam, dlatego już jestem pięknie, elegancko wykąpana, a że w całej chałupie po prostu było zimno, bo się wszędzie wietrzyło przy myciu okiem, to mam na sobie też swoją świąteczną bluzę Team Santa, tak żeby było bardziej w klimacie świątecznym. I mam tutaj nowe książki, mam książki, które przeczytałam w listopadzie, mam książkę, którą przeczytałam wczoraj i nową książkę, za którą się wzięłam, więc sama nie wiem od czego zacząć, ale na pewno o tym wszystkim chcę Wam za chwilę wspomnieć. Prawdopodobnie w maksymalnym skrócie. Bo tak, książki książkami, kochamy książki, dla tych książek się tutaj gromadzimy, ale też nie zależało mi na tym, żeby te książki jakoś też bardzo mocno zabierały cały czas antenowy, jeżeli chodzi o sam Vlogmas. Więc może zacznijmy od książek, które przeczytałam w listopadzie. I tak jak Wam wspominałam, nie powiem Wam teraz, nie podam Wam wszystkich książek, które przeczytałam w listopadzie, ale na pierwszy rzut jakby chwyciłam się za dwa tytuły, ponieważ jest to drugi i trzeci tom serii autorki Jenny Han. Tego lata stałam się piękna, tak nazywał się pierwszy tom. Drugi tom to jest ten żółty, bez ciebie nie ma lata. I trzeci, dla nas zawsze będzie lato. I to już jest cała zamknięta trylogia, którą ja już oficjalnie w listopadzie też skończyłam czytać. Po pierwszym tomie, który przeczytałam w październiku, stwierdziłam, że no nie, może ten pierwszy tom nie był jakoś, wiecie, bardzo zachwycający, nie trafił w moje gusta, tak wiecie, w samą dziesiątkę, w samo serduszko, tak centralnie w środek. Aczkolwiek ta książka, ta historia, główna bohaterka Belli ma w sobie coś takiego. Ten poniekąd trójkąt miłosny, który gdzieś się tam rozgrywa, był dla mnie na tyle intrygujący, że stwierdziłam, że muszę sobie kupić kolejne dwa tomy i mieć po prostu w swojej głowie całość tej historii, bo byłam niesamowicie ciekawa, jak to się skończy. Aczkolwiek no, opowiadanie Wam o drugim i trzecim tomie, gdy na przykład nie znacie pierwszego, no to może być taki trochę strzał w kolano, więc postaram się trochę Wam o tych książkach tak opowiedzieć, żeby Was z jednej strony zachęcić, a z drugiej strony za dużo nie zdradzić, w szczególności, że ja te książki też jakby za pierwszy tom chwyciłam się dlatego, że była to cieniutka książka, a jak wiecie, doskonale wiecie, zdajecie sobie z tego sprawę tak samo dobrze jak ja, że koniec roku zbliża się wielkimi krokami i zależało mi, żeby pozbywać się z biblioteczki cienkich książek, których mogę, wiecie, przeczytać jak najwięcej, jak najszybciej, żeby ta ilość książek na koniec grudnia, na koniec 31 grudnia była, wiecie, jak najwyższa, żeby ta ilość przeczytanych książek po prostu sięgnęła zenitu, ale się okazało, że w sumie ja na swojej biblioteczce wcale nie mam zbyt wielu książek do 300 stron na przykład, które mogłabym chwycić i czytać jedna za drugą, bo na mojej półce najczęściej, tak średnio patrząc, no to są książki 400+, i takie bardzo grube, czyli 700, 800, 900 stron, więc jakby no jest to poniekąd problematyczne, stąd też mój pomysł na czytanie świątecznej literatury teraz w tym okresie świątecznym. Zeszłorocznego rekordu czytelniczego wiem, że nie pobije, nie ma takiej szansy. W zeszłym roku przeczytałam 89 książek. Na ten moment z przeczytaną tą książką Otwórz się na miłość od Natalii Sońskiej mam przeczytanych 67 książek, więc brakuje mi bardzo dużo, ale ja, wiecie, też nie będę się teraz nie wiadomo jak spinać, bo i tak wiem, że tego rekordu nie pobiję, ale jestem usatysfakcjonowana, bo przeczytałam więcej niż 52 tytuły, a to rocznie jest mój cel. Więc żeby się tutaj jakoś bardzo nie rozwarstwiać i nie zagłębiać, jeżeli chodzi o tą trylogię, to jest to idealna historia na lato. Jeżeli lubicie lekkie i przyjemne historie z romansem w tle, tutaj nawet z takim
trójkątem w tle między naszą główną bohaterką a dwoma przystojniakami, z których jeden jest bardzo mocno dla niej niedostępny. Wydaje się być taki bardzo egoistyczny, być takim, no po prostu niby bad boy, niby łobuz, niby dziewczyny takich kochają, ale gdy ja czytałam te sceny właśnie z tym konkretnym bohaterem, to myślałam sobie, Boże, no nie, to w ogóle to jest bohater, którego ja już od samego początku nie lubiłam. Natomiast nasza bohaterka jest w nim zakochana tak naprawdę od kiedy tylko jej emocje zaczęły jakkolwiek funkcjonować, bo wszystkie wakacje spędzała właśnie w towarzystwie dwóch chłopaków, do których coś czuje. I właśnie między jednym, jakby do jednego i do drugiego coś czuje. Jeden jest właśnie taki bardzo oziębły w stosunku do niej i bardzo taki niechętny, drugi zupełne jego przeciwieństwo, mimo że to bracia, więc jakby niby rodzeństwo, a jednak ogień i woda. No i nasza bohaterka tak naprawdę może przebierać, może wybierać, bo każdy się czymś różni, każdy pod jakimś względem jej się podoba, każdy z czymś innym jej się kojarzy, ale wiecie, serce nie sługa i czasami nasza pierwsza w życiu miłość może być tą ostatnią, ale przynajmniej z mojego doświadczenia wynika i doświadczenia moich znajomych, że pierwsza miłość to niekoniecznie jest ta ostatnia, a jest taką miłością wprowadzającą w ogóle nas w życie, co też jest swego rodzaju piękne, tak naprawdę. Powiem wam, że jest to tak fantastycznie rozegrane w tych książkach, że naprawdę człowiek się wciąga i nawet nie zdajecie sobie sprawy, w którym momencie tak naprawdę kończycie tą książkę, bo tak szybko czytacie. W szczególności, że rozdziały są tutaj bardzo króciutkie i jakby przy opiekowaniu się dwójką dzieci, no można w międzyczasie tak naprawdę czytać, bo zdążycie kawałek przeczytać i dalej możecie się zajmować dziećmi, więc no dla mnie ta trylogia to naprawdę rewelacja, co prawda chyba już nie na moje lata, bo jestem już na takie tytuły trochę za stara, ale nadal sprawiały mi masę przyjemności w trakcie czytania. To skoro było teraz chwilę o książkach, które przeczytałam, to może czas na jakieś nowe książki, co wy na to? Bo ja się już nie mogę doczekać, żeby tą paczkę otworzyć, więc jakby biorę nożyczki i za chwilę się widzimy już tutaj z otwartą paczką. Powiem wam, że z jednej strony uwielbiam bardzo dobrze zapakowane paczki, bo mam wtedy wrażenie, że z zawartością naprawdę nic nie jest się w stanie stać, ale dobrze, że nie nagrywałam tego open boxa, jak rozcinam karton, bo nagrywałabym go pół godziny, bo tak sobie bardzo nie mogłam poradzić. Dobra, nowe książki. To nie są nowe książki. Mam tu w tym kartonie 5 nowych książek, które kupiłam sobie w Empiku, ale jakby nie martwcie się, bo to, co tutaj zobaczycie, to nie są moje ostateczne, finalne, świąteczne zakupy książkowe, bo jeszcze się na takie będę właśnie prawdopodobnie do Empiku wybierać, więc to nie będzie wszystko, co w tym vlogmasie zobaczycie. Aczkolwiek no, chciałam skorzystać z tego, że miałam do wykorzystania punkty w pracy, które mogę właśnie wykorzystywać w Empiku i jakby, wiecie, nie mogłam się powstrzymać. I wychodzi na to, że o świątecznych książkach porozmawiamy za chwilę, bo na wierzchu już tutaj się pięknie do mnie uśmiecha cała trylogia od Tahereh Mafi, czyli w starym chyba wydaniu, w starym tytule to był Dotyk Julii. Tutaj nie mam pojęcia, który tom jest pierwszy, który drugi, a który trzeci, bo kompletnie się na tym nie znam, ale chyba pierwszy jest Dotknij mnie, drugi Rozbudź mnie, a trzeci Odkryj mnie, wszystkie pięknie wydane w twardych oprawach. Ja o Dotyku Julii słyszałam bardzo dużo od Sylwii z kanału My Books, My Life i już no tak naprawdę kilka lat temu zamierzałam sobie całą tą serię uzbierać, ale jakby wiecie, tyle tych zakupów książkowych było po drodze, innych premier, innych książek, innych tytułów, że w sumie trochę o tych książkach zapomniałam i właśnie Winidia mi w tym roku o tej serii przypomniało, bo tutaj mamy wydaną trylogię, ale to chyba
nie jest koniec, tych książek powinno być docelowo znacznie, znacznie więcej. W każdym razie ja jestem zachwycona tym, jak te książki wyglądają. Kupiłam je, bo chciałam je mieć od dawna, a jakby nadarzyła się okazja, żeby kupić sobie cały komplet, więc oto jest, a dodatkowo jestem zachwycona, że one są po prostu wszystkie w twardej oprawie, bo jakby twarda oprawa zawsze mnie jakoś tak bardziej satysfakcjonuje niż taka miękka, która łatwo się wygina, a wiecie, przy dzieciach to czasami ma duże znaczenie, chociaż bardziej boli, jeżeli dziecko zniszczy książkę w twardej oprawie niż w miękkiej, ale no jakby wiecie, o co mi chodzi. No i dobra, książki są już tutaj w otoczeniu klocków, cyferek, pluszaków i koników pony. No i czas na dwie książki świąteczne, które sobie kupiłam, bo nie mogłam się powstrzymać, bo jakby wiecie, trzy książki świąteczne na 24 dni do świąt, to tak naprawdę, no co to jest? No mam nadzieję, że uda mi się przeczytać więcej niż trzy, więc nie mogłam się powstrzymać i ta książka jest tak niesamowita w dotyku. W związku z tym, że czytam teraz książki Natalii Sońskiej, najpierw Otwórz się na miłość, teraz mam już jakby w przygotowaniu kolejną książkę od tej autorki Zaufaj swoim marzeniom, której jeszcze nie zaczęłam, ale już zakładka tutaj dzielnie czeka. Mam jeszcze jedną książkę, którą pewnie gdzieś dzisiaj na przebitkach widzieliście, to jeszcze kupiłam sobie Garść pierników, szczypta miłości i to jest okładka, której jak dotykacie, to ona jest tak niesamowita w dotyku. Ona nie jest miękka, nie jest twarda, nie jest jakaś nieprzyjemna, gryząca czy jakaś, ale jest tak inna niż wszystkie książki, że jakby dodatkowo jestem zachwycona i będę ją z przyjemnością czytać i matać równocześnie. Nie mam pojęcia, o czym są te w ogóle świąteczne książki. Ja widzę, że coś jest świąteczne, to po prostu to kupuję, dowiem się w swoim czasie, więc jakby możecie się spodziewać, że ta książka pojawi się gdzieś jeszcze na tym kanale w grudniu. Natomiast mam jeszcze inną książkę, książkę świąteczną również, od autorki, której wszystkie książki kupuję, ale jakby w tym przypadku no, ta książka będzie miała pierwszeństwo, bo jest świąteczna, a my właśnie taką literaturę na tym kanale w tym czasie czytamy, czyli Klaudia Wianek, Zostaliśmy na lodzie. Jakby nawet gdybym nie czytała literatury świątecznej, to po tą książkę i tak bym sięgnęła i tak bym ją kupiła, bo ja twórczość Klaudii Wianek uwielbiam, czy to chodzi o literaturę świąteczną, czy literaturę obyczajową dla dorosłych, czy dla młodzieży. Ja po prostu łykam wszystko jak pelikan i powiem Wam, że po przeczytaniu Otwórz się na miłość Natalii Sońskiej obstawiam, że z tą autorką będę miała bardzo, ale to bardzo podobnie. Natomiast teraz by wypadało powiedzieć kilka słów o książce Otwórz się na miłość, czyli książce z 2020 roku, bo to sprawdziłam, którą kupiłam albo w zeszłym roku, albo faktycznie zaraz po jej premierze, tylko miałam okazję przeczytać ją dopiero teraz. I jeżeli chodzi o tą konkretną powieść Natalii Sońskiej, to powiem Wam, że ja już byłam pod ogromnym wrażeniem i ogromnie wzruszona już na samą dedykację, która znajduje się tutaj na pierwszych stronach. Dla Małgosi, Lady Margot, jesteś matką chrzestną tej historii. Z tego co pamiętam, chyba w zeszłym roku albo dwa lata temu Lady Margot, czyli Gosia, mówiła o tym, że właśnie poniekąd była inspiracją dla autorki, żeby stworzyć taką postać jak Ania, która jest tutaj naszą główną bohaterką. Oczywiście Ania i Gosia diametralnie się od siebie różnią pod wieloma względami, ale to było coś, przynajmniej nawet dla mnie, teraz czytając tą powieść, bardzo przemiłe ze strony autorki, że w ogóle zainspirowała się kimś takim jak Gosia, bo ja Gosię oficjalnie i osobiście uwielbiam, mimo że nigdy na żywo nie miałyśmy okazji się poznać, aczkolwiek jej polecenia książkowe zawsze do mnie bardzo mocno trafiają i po prostu uwielbiam czytać książki z polecenia Gosi. I właśnie książki autorstwa Natalii Sońskiej to jest jedno właśnie z tych gosiowych, że tak powiem, poleceń. I powiem Wam, że ja literatury obyczajowej, czy literatury świątecznej, no mam już troszeczkę na swoim koncie. No tej literatury świątecznej znacznie mniej niż literatury obyczajowej pisanej przez polskie autorki, no ale nadal, no powiedzmy, że mam tam jakieś doświadczenie z tymi książkami. I powiem Wam, że jestem pod ogromnym wrażeniem tego, jaka ta książka jest prawdziwa. W sensie
Tutaj tak naprawdę świąteczny klimat, świąteczny rozdział to tak naprawdę ostatni rozdział, w którym dzieją się cuda, magia świąt i po prostu to wszystko, o czym możemy sobie wyobrażać, że właśnie jakieś tam różne spory, przeciwności losu, że spełniają się marzenia, że to wszystko dzieje się w Wigilię i dużo z tych rzeczy tak naprawdę, jakichś takich problemów, dylematów i tak dalej, sprzeczności pewnych rozwiązuje się w tym ostatnim rozdziale. Ale powiem Wam, że wszystko to, co dostajemy wcześniej, jest tak niesamowicie prawdziwe. Jest napisane w tak cudowny sposób, że po prostu przez to się płynie. Wy poznajecie tych bohaterów, jakbyście poznawali prawdziwych, realnych ludzi. I ja po prostu nie mogę uwierzyć, jak przynajmniej z mojej perspektywy, w jak łatwy sposób autorka potrafi przekazać i wiele myśli, i trudnych sytuacji, i emocji, i po prostu różnych wydarzeń, jak w taki z jednej strony zachęcający sposób przedstawić naturę, opis natury, których ja osobiście w książkach nienawidzę, ale nie robić to tego w sposób tak przytłaczający, że człowiek po prostu już, wiecie, przesuwa się o trzy strony dalej, żeby tylko te wszystkie opisy ominąć. Natomiast tutaj jest to zrobione tak, że moja wyobraźnia działa na najwyższych obrotach. Ja po prostu na każdej jednej stronie przeżywam to, co przeżywa nasza główna bohaterka Ania. Co prawda, ja z Anią mam bardzo niewiele wspólnego, bo po Ani widać, że jest taką bardzo zamkniętą w sobie osóbką, niesamowitą introwertyczką, która jest programistką, która pracuje wyłącznie zdalnie, wyłącznie z domu i nie potrafi się otworzyć na świat, nie potrafi się otworzyć na innych ludzi. Ma jedną przyjaciółkę, ma jedną, jedyną matkę, z którą utrzymuje tak naprawdę jakieś, wiecie, bieżące stosunki, bieżące relacje. Wyjście dla niej na miasto, gdzie są no, tłumy ludzi, bo cała akcja dzieje się w Krakowie, no jest dla niej w pewien sposób przytłaczające i praktycznie nierealne, że no, jakby nic jej z tego domu nie wyciągnie. Dodatkowo cała przeszłość naszej głównej bohaterki, to kim się stała i dlaczego taka się stała, to wszystko jest tak po prostu złożone w całość i tak się po prostu wszystko wszystkiego trzyma i jest to zrobione tak z głową, że no ja nie widzę w ogóle żadnych luk w tej historii. Ona od samego początku do samego końca jest przeprowadzona naprawdę, tak wiecie, po nitce, do kłębka. Niczego Wam tam nie brakuje. Wiadomo, są różne sytuacje, ale wiecie, nasza bohaterka jest tak naprawdę stawiana w przeróżnych sytuacjach, które nie są dla niej komfortowe. Jakby, wiecie, osoba, która jest aż tak bardzo zamknięta w sobie, tak bardzo zamknięta na innych, no jakby nawet takie najbardziej, wiecie, podstawowe rzeczy czasami bywają dla niej nie do przekroczenia. Ale to wszystko jest zrobione w taki sposób, że wy nie dość, że wierzycie w te problemy, że one faktycznie są problematyczne dla naszej głównej bohaterki, to jeszcze za nią trzymacie bardzo mocno kciuki, żeby ta dziewczyna sobie z tym wszystkim poradziła i patrzycie, jak ona na każdej kolejnej stronie książki po prostu w cudowny sposób rozkwita, że potrafi sobie coraz bardziej, coraz lepiej radzić z tym, co ją w życiu spotyka. Czasami się potknie, czasami sobie z czymś nie poradzi, czasami musi się cofnąć o kilka kroków, żeby móc dalej iść z dumnie uniesioną głową, ale to jest zrobione naprawdę w taki sposób, że wy nie macie wątpliwości, że gdzieś się komuś o czymś nie chciało napisać, albo że coś się zdarzyło w jakiś tam magiczny sposób i tak dalej. Nasza bohaterka, mimo tego, że ma różne problemy, że ma swój konkretny charakter, który został ukształtowany przez jej matkę w ten, a nie w inny sposób, z tego, a nie innego powodu, jakby to, jak to wszystko funkcjonuje, nie sprawia, że nasza bohaterka jest na przykład głupia. Nasza bohaterka potrafi racjonalnie myśleć. W wielu romansach, w wielu historiach obyczajowych z wątkiem romantycznym często się dzieje tak, i zauważyłam to już w naprawdę wielu książkach, że jeżeli na przykład nasza bohaterka spotyka się z jakimś facetem, dopiero się poznają, albo się bardzo już w nim zakocha, albo ma jakieś wątpliwości, ale wiadomo, że to uczucie będzie się jakoś tam rozwijało i na przykład pojawi się jakaś informacja, nie wiem,
od żony, od byłej dziewczyny, od kochanki, od zazdrosnej koleżanki i tak dalej, która trafia, ta informacja trafia do naszej głównej bohaterki, że na przykład coś z tym facetem jest nie tak, że on jest taki czy owaki, czy w ogóle nie powinnaś mu wierzyć, w ogóle się z nim nie spotykaj, ale dlaczego ty mu tak ufasz, przecież go w ogóle nie znasz. I wiecie, takie sytuacje zawsze sprawiają w książkach, że nasza główna bohaterka w momencie odcina się od faceta, z którym się często spotykała, często kontaktowała, w którym powiedzmy była już zakochana i nagle, ni stąd, ni zowąd, przestaje się do niego odzywać, bo wierzy jakiejś pierwszej z brzegu napotkanej kobiecie, no bo przecież tego faceta zna powiedzmy miesiąc i jakoś mu tam ufała, więc jakby zdanie tej kobiety, którą widzi pierwszy raz w życiu przez 10 minut, zawsze w tych książkach, przynajmniej w tych, których czytałam, zawsze zdawało się ważniejsze niż to, co tak naprawdę z tym facetem budowała przez te dni, tygodnie, miesiące. Natomiast w tej książce, gdy dochodzi do takiego zupełnie innego spojrzenia, które nasza bohaterka otrzymuje od przypadkowo napotkanej osoby na temat innych osób, to ona najczęściej robi coś takiego, chwila, moment. Może bywam naiwna, może wielu rzeczy o świecie jeszcze nie wiem, nie do końca wiem, jak jakby wiecie, jakieś relacje funkcjonują, ale to, co mówisz, to, co próbujesz mi przekazać na temat osoby, którą wydaje mi się, że znam, no coś mi tu nie pasuje. Zapala jej się czerwona lampka i dziewczyna po prostu zaczyna myśleć. I w tej książce rewelacyjne jest też to, że tutaj ludzie, gdy mają problemy, to ze sobą po prostu rozmawiają jak normalni ludzie, a nie każą sobie czytać w myślach, domyślać się, albo po prostu ze sobą nie rozmawiają, tylko czekają, aż problemy same się w jakiś magiczny sposób, świąteczny, rozwiążą. Ale prawdę powiedziawszy, po tym, co ja tutaj dostałam, to tak naprawdę to jest jedna z najlepszych powieści, jakie przyszło mi czytać w ogóle w tym roku, jeżeli chodzi o książki obyczajowe i jeżeli chodzi o literaturę świąteczną. Bo tak naprawdę dostajemy tutaj właśnie taką bohaterkę zamkniętą w sobie, bardzo introwertyczną, bardzo ukształtowaną w specyficzny sposób. Dostajemy jej trudność w relacjach z innymi ludźmi, z obcymi ludźmi, ale nawet z tą jedną, jedyną przyjaciółką, z którą też nie zawsze do końca potrafi się dogadać, którą nie do końca zawsze potrafi zrozumieć. Pojawia się relacja z nowym mężczyzną. Być może będzie to okazja na związek, do którego nasza Ania jakby nigdy nie aspirowała, bo nigdy nie otaczała się ludźmi, więc nigdy nie spodziewała się, że tuż za rogiem może czekać na nią miłość. Trudna relacja z bardzo egoistyczną, z bardzo taką manipulującą matką, która mimo tego, że ma dorosłą 30-letnią córkę, to nadal bardzo, ale to bardzo chce ingerować w życie swojej małej córeczki, bo dla niej Ania jakby całe życie jest tą małą córeczką, którą chce sobie ustawić pod swoje własne dyktando. Mamy tutaj z jednej strony pracę z domu, z drugiej strony ogólnie rozwój w strefie zawodowej, ale także kwestie mobbingu, problemów w pracy, trudności, jakie wydaje mi się, że nie tylko kobiety, ale tutaj w większości w tej książce chodzi o to, jakie trudności kobiety napotykają w swoich zawodowych po prostu perypetiach. I powiem Wam, że mimo tego, że ta książka nie jest gruba, bo ma 350 stron, ona naprawdę obfituje w tak wiele różnych elementów, w tak wiele różnych problemów, które gdzieś mogą każdą z nas dotykać w rzeczywistości, że to jest naprawdę piękna historia. Ja jakby liczyłam się z tym, że czeka nas szczęśliwe zakończenie, chociaż bardzo mocno w to zawątpiłam na którymś tam etapie historii i byłam święcie przekonana, że to szczęśliwe zakończenie nas po prostu tutaj nie czeka, mimo że jest to świąteczna literatura. Powiem Wam, że gorąco Wam tą książkę polecam, że jestem pod jej ogromnym wrażeniem. Ja po prostu chylę czoła autorce, bo to jest naprawdę jedna z doskonalszych powieści, które czytałam i tak naprawdę mimo tego, że jest to moja pierwsza styczność z autorką, z panią Natalią Sońską, to wiem, że to nie będzie ostatnia. Już nie mogę się doczekać, aż zacznę czytać tą książkę, nie mogę się doczekać, aż zacznę czytać tą, która leży na półce, którą niedawno kupiłam, czyli Bez Ciebie nie ma świąt. Nie mogę się doczekać, aż wezmę się za
tą garść pierników, szczyptę miłości. Ja po prostu nie mogę się doczekać kolejnych historii tworzonych przez tą autorkę, bo są tak genialne. Mam nadzieję, że im więcej tych książek będę czytać, tym mniej zawodu mnie czeka, że po prostu poziom pisarski, poziom kreatywności autorki zostanie zachowany na tym samym poziomie, bo naprawdę jaram się przeogromnie tymi książkami i nie mogę się doczekać po prostu, żeby dostać więcej. I to chyba tyle, jeżeli chodzi o ten nasz zakątek książkowy. Koniecznie dajcie mi znać też gdzieś tam w komentarzu, jakie są Wasze ulubione książki świąteczne. To może jak będę na zakupach, to jakiś tytuł od Was mi się tam gdzieś, wiecie, pojawi, przesmyrgnie gdzieś na półce, to być może po niego sięgnę i wiecie, dorzucę sobie do koszyka, żeby to też w najbliższym czasie przeczytać. Dajcie mi też znać, czy mieliście już styczność z którąś książką pani Natalii Sońskiej i czy wywarła na Was tak ogromne wrażenie jak na mnie. W szczególności dajcie mi znać, jeżeli czytaliście ten konkretny tytuł Otwórz się na miłość, bo tylko na ten temat mogę się na razie wypowiedzieć. Ale jak znacie jakieś inne książki tej autorki, niekoniecznie w literaturze świątecznej, tylko takie zwykłe obyczajówki również, no to dawajcie znać, bo chyba znalazłam swoją trzecią, czwartą ulubioną polską autorkę książek. Dobry 6 grudnia, zaczynamy kolejny dzień w tym odcinku. Mamy Mikołajki i powiem Wam, że nie mogę się doczekać, aż dzieciaki wrócą ze żłobka i z przedszkola. Co prawda nie mamy dla nich jakichś wielkich prezentów, tylko właśnie jakieś tam małe czekoladki i tak dalej, ale jakoś tak nie mogę się doczekać, żeby te Mikołajki, wiecie, spędzić razem. Wiem, że teściowie mają przyjść do dzieciaków, bo moi rodzice jakby dali wnukom prezenty w weekend, jak byliśmy w Łodzi. Natomiast teściowie mają dzisiaj zajrzeć, więc mam nadzieję, że będzie to fajny dzień. Liczyłam, że zajrzy do nas sąsiadka razem z córką, żeby nasze dziewczyny się razem pobawiły, żebyśmy się wymieniły tymi mikołajkowymi prezentami, ale wychodzi na to, że Zosia jest chora i no jakby nie da rady, żebyśmy się spotkali w takim większym gronie, więc prawdopodobnie gdzieś w ciągu dnia tam podejdę, żeby Zosi zrobić przyjemność i dać jej ten prezent w miarę jak najwcześniej. No i pewnie odbiorę prezenty też dla dzieciaków i dam im, jak wrócą z przedszkola i ze żłobka. Chciałam dzisiaj po tym, jak, bo czekam jeszcze właśnie na panią na drugą turę mycia okien, więc za chwilę się powinna pojawić i liczyłam, że po tym, jak tutaj ogarniemy trochę w domu, to pojadę na jakieś zakupy, bo są wyprzedaże kalendarzy adwentowych dzisiaj w Biedronce i chciałabym się wybrać, zobaczyć, czy coś ciekawego da się upolować, ale nie mogę, bo słuchajcie, nienawidzę firmy FedEx, po prostu. Nienawidzę kurierów, którzy nie potrafią korzystać z telefonu i muszę się Wam pożalić, bo normalnie skręca mnie już od wczoraj wieczorem. Moja firma, w której pracuję, sponsoruje prezenty mikołajkowe dzieciom, jeżeli rodzic pracujący w tej firmie wyjątkowo wcześnie zgłosi w podanym formularzu, że ma takie i takie dzieci, później się tam wybiera paczki z różnych zestawów i tak dalej. No i te paczki najczęściej do nas trafiają za pomocą kuriera do domu. I w związku z tym, że te paczki miały przyjść do mnie w piątek, gdy my jechaliśmy do Łodzi, to ja już w czwartek dałam znać firmie FedEx, że nie będzie mnie w domu i proszę o przełożenie dostarczenia tych paczek na poniedziałek, bo i tak wczoraj zamierzałam siedzieć cały dzień w domu. I uwierzcie, że dostałam maila z informacją w poniedziałek rano, że kurier pojawi się między 12 a 15,
myślę sobie, rewelacja, bo do 15 przyjedzie, ja o 15 pojadę odebrać dzieci, wszystko będzie super, paczki mikołajkowe, część rzeczy z tych paczek dostaną dzisiaj, a drugą część z tych paczek dostaną na święta. I wyobraźcie sobie moje zdziwienie, gdy ja o tym kurierze jakby poniekąd gdzieś w międzyczasie zapomniałam, bo pamiętałam, że on ma być do 15, więc o 15 nie miałam innego wyboru, tylko musiałam jechać po dzieci, no bo ktoś je musiał odebrać, a mój mąż wczoraj trochę dłużej pracował, nie miał możliwości dzieciaków odebrać. Wróciłam do domu, była 15:20, wszystko super, telefon, no nikt do mnie nie dzwonił, czyli kuriera chyba jeszcze nie było. Później kompletnie o tym wszystkim zapomniałam. Na zegarku wybiła godzina 22, my już z Arturem mieliśmy się kłaść spać i nagle mnie olśniło, że w sumie nie wiem, co z tymi moimi paczkami się zadziało. Więc weszłam na status śledzenia przesyłki i okazało się, że o 15:35, czyli 35 minut po czasie, kurier przyjechał i próba doręczenia przesyłki się nie udała, bo nikt nie odebrał. Tylko kwestia tego, że ja o 15:35 byłam już z dziećmi w domu, a dodatkowo ani nikt nie dzwonił do mnie domofonem, który i tak co jakiś czas nie działa, więc być może kurier dzwonił, ale po prostu domofon nie działał. Nikt nie zadzwonił do mnie telefonicznie, że bo ja tu czekam z paczką, co mam zrobić, czy mam przyjechać jutro, czy jednak ktoś to odbierze, czy cokolwiek. Po trzecie, mamy remont przed domem. Na całej ulicy jest wymieniona kanalizacja i naprawdę ciężko jest czasami do nas dojechać, ale jakby DHL, DPD, InPost, GLS, żaden z tych kurierów nigdy nie miał problemów, żeby do nas paczkę doręczyć, bo nawet jeżeli nikt nie odbierał domofonu, to kurier po prostu do mnie dzwonił, co ma z tą paczką zrobić. A po drugie, nawet jeżeli teraz się zaczął remont i jeden z kurierów nie był pewien, czy może do nas podjechać, zadzwonili do mnie, czy mogą podjechać pod bramę, czy da się podjechać, czy może ja bym była na tyle uprzejma, żeby po tą paczkę kawałek wyjść. Więc wiecie, z jednej strony da się, da się, tylko trzeba chcieć. Do mnie nikt kompletnie wczoraj nie zadzwonił. Paczka wróciła do punktu, z której te paczki wyjeżdżały, czyli gdzieś tam do Chorzowa. I powiem wam, że jestem strasznie wściekła, bo od samego rana napisałam na czacie do konsultanta, że no dobra, co z tą paczką, bo ja jednak nie mogę całymi dniami siedzieć i czekać na kuriera. No okazało się, że paczka zostanie dostarczona dzisiaj. Gdy zapytałam, w jakich godzinach się mogę spodziewać, no bo jednak o 15 muszę wyjść po dzieci, no to usłyszałam, że usługa, która jest wykupiona, co jakby no nie zależało ode mnie, tylko od mojej firmy, że paczka będzie po prostu dzisiaj i mam czekać do 23:59, aż kurier się łaskawie pojawi. Tylko szkoda, że kurier wczoraj łaskawie o 16 odwiózł tą paczkę do Chorzowa, zamiast starać się ze mną skontaktować. Co więcej, zapytałam się, czy jest możliwość, żeby kurier po prostu wcześniej do mnie zadzwonił. Tak, tak, nie ma problemu, kurier będzie dzisiaj dzwonił. Mam nadzieję, bo jak nie, to się naprawdę bardzo zdenerwuję. Więc skoro dzisiaj będzie mógł zadzwonić, to czemu nie zadzwonił wczoraj? Ale wiecie, co jest najgorsze? Że ja kolejny dzień będę musiała siedzieć na dupie, że tak powiem, cały dzień w domu i czekać, aż on się łaskawie pojawi, bo ja nie mogę dostać numeru do kuriera z FedExu. To nie, bo poprosiłam, czy mogłabym dostać numer do osoby, która będzie mi dzisiaj dostarczała paczkę, żeby zadzwonić i orientacyjnie się dowiedzieć, o której ten pan zamierza tutaj zajechać, żebym mogła albo dzieci wcześniej odebrać, albo chwilę później, tak żeby, wiecie, dostosować się do faceta, który ma mi przywieźć paczkę, na których bardzo mi zależy. No ale nie. Mam czekać. Cały Boży dzień. Aż łaskawie przyjedzie. A co jak znowu zadzwoni domofonem, który nie działa, a do telefonu mu się nie będzie spieszyło i znowu sobie pojedzie? Wiecie co, to jest taki brak szacunku dla drugiej osoby. To jest naprawdę jedna firma, której ja bardzo, ale to bardzo nie cierpię i ja nigdy nie korzystam z usług tych kurierów i jakby nie dziwcie mi się dlaczego, bo za każdym razem, gdy FedEx ma mi coś dostarczyć, czasami tak było z GLS-em, to po prostu mnie już skręca, bo wiem, że będą same problemy. Więc na osłudzenie sobie tego dzisiejszego dnia, bo są Mikołajki, kupiłam sobie wcześniej prezent, bo stwierdziłam, że mój mąż raczej nie będzie o tym pamiętał i raczej, no raczej mi nic nie kupi, więc gdy zamawiałam dla niego coś słodkiego, to zamówiłam również sobie dokładnie taką samą paczkę dużych drażetek słodkich, bo w sumie od lat ich nie jadłam, więc mam na nie bardzo ogromną ochotę, oczywiście jak zjem zaraz śniadanie. A po drugie, swego czasu w Biedronce znalazłam lalkę Hermiony
I ja wiem, że to by się idealnie nadawało dla mojej Julki, ale jakby ona o Harrym Potterze nie wie jeszcze zupełnie nic, to jeszcze nie są jej klimaty, być może zabawa lalkami tak jak najbardziej, bo już kilka lalek Barbie ma, ale jak tylko tą Hermionę zobaczyłam, to stwierdziłam, że o nie, ona musi być moja. Ja ją za sekundkę otworzę i dołączę ją do mojej półki z rzeczami, na których stoją rzeczy związane z Harrym Potterem i później, gdy już po prostu ogarniemy też po świętach już kalendarz adwentowy, to wszystko się tam ładnie na półce ułoży, ale no jakby biorę się za robotę. Boże, naprawdę niektóre te zabawki są tak dobrze tak dobrze zabezpieczone, że po prostu nie da się ich z tego pudełka wyjąć, chociaż człowiek bardzo by chciał, ale mamy to. Słuchajcie, mam swoją własną, małą, zabawkową Hermionę. Nie doczekałam się jeszcze popa z Hermioną, ale taka lalka to jest po prostu mistrzostwo. Jak tylko zobaczyłam ją na półce, to się w niej zakochałam. Zobaczcie, ma nawet swoją miniaturową różdżkę. Te detale, no oczy ma piękne, włosy ma po prostu niesamowite. Tutaj ten sweterek, spódniczka, jeszcze taka trochę a la tiulowa, błyszcząca, no to jest po prostu rewelacja. I skarpetki z butami, no skarpetki są co prawda plastikowe i tutaj takie malutkie buciczki, ale to jest tak słodkie. Różdżkę ma co prawda przytwierdzoną do dłoni, za pomocą takiej bezbarwnej gumki, tak samo jest z butami. Widzicie tą bezbarwną gumkę, która tutaj na tych butach jest. Żeby tego nie pogubić, ja tego nie będę ściągać, bo byłoby mi szkoda, gdyby gdzieś się zawieruszyło albo gdyby kot postanowił to zeżreć, bo nie zdziwiłabym się, gdyby Helena mi się władowała na półkę z Harrym i po prostu jakiegoś buta albo różdżkę porwała tak po prostu dla zabawy. Ale jestem, słuchajcie, zachwycona, że wpadłam na pomysł zrobienia sobie takiego mikołajkowego prezentu i tak. No może Julka jak kiedyś podrośnie i będzie wiedziała, co to Harry, to może pozwolę jej tą lalkę wziąć, ale na razie ja przez kilka najbliższych lat, tak obstawiam, będę po prostu czerpać radość z obserwowania tej Hermiony. Więc jak Wam się podoba mój mikołajkowy prezent, bo zakładam, że na więcej dzisiaj nie będę mogła liczyć, więc jakby tak. Fajny prezent, czy niekoniecznie? Pochwalcie się w komentarzu. Co myślicie o tym moim pomyśle? Nie zgadniecie, co właśnie do mnie dotarło. Paczka z FedExu. Byłam niesamowicie zaskoczona, bo byłam święcie przekonana, że kurier dzisiaj również nie dojedzie, mimo tego, że koczuję cały Boży dzień w domu, żeby tylko tą paczkę odebrać, ale jest, udało się. I powiem Wam szczerze, że jeszcze dużo bym chciała Wam dzisiaj opowiadać i w ogóle gęba by mi się dzisiaj najchętniej nie zamykała. Ale montuję tego vloga już, na tym etapie nagrywania montuję już tego vloga i wiem, że on będzie przeogromnie długi. Więc pozwólcie, że ja już na ten moment się z Wami pożegnam i już dzisiaj się więcej do Was nie odezwę, ale w związku z tym, że są dzisiaj mikołajki, to po prostu nagram jeszcze kilka różnych przebitek, w tym z otwierania tego kartonu, który jest tak niesamowicie wymęczony życiem, że ja aż się boję zobaczyć, co tam jest w środku i czy to, co jest w środku, nadal żyje, czy mogę już to pochować w ogródku, bo nie będzie sensu tego w ogóle ratować. W każdym razie na pewno nagram Wam jeszcze kilka przebitek, więc na zakończenie tego vloga zobaczycie jeszcze jakieś takie mikołajkowe elementy. Natomiast mogę Wam obiecać, że już w kolejnym odcinku na pewno zobaczycie jakieś minimalne dekorowanie domu, które już po części dzisiaj zaczęłam, ale gdybym jeszcze to dekorowanie domu chciała Wam tu dzisiaj dorzucić, to siedzielibyśmy ze 2 godziny przy tym vlogmasie. I ja wiem, że wielu osobom by to pasowało, ale jakby nie przesadzajmy, zostawmy coś na następny odcinek. Trzymajcie się ciepło, zapraszam Was na końcówkę. Do zobaczenia wkrótce. Pa!